witajcie w nowym filmie. Nie wiem, czy już się witałam i to doklejam do jakiegoś. Także po prostu nagrywam taki kawałek, taką wstawkę do jakiegoś vloga, bo byłam, jak widzicie, tutaj w sklepie Deals pierwszy raz. Nigdy w tym sklepie do tej pory nie byłam. Nie ma aż tyle rzeczy, żebym robiła osobny haul, więc pokażę Wam tutaj i do jakiegoś vloga myślę, że to dokleję. Polecę tak po prostu, tutaj mam paragon. Mam nadzieję, że ręka mi nie odpadnie do tej pory. Kupiłam tampony. No jest to rzecz normalna, więc Wam o tym mówię. I one kosztowały 8 zł. Dobrze mówię? Tak, 16 sztuk, więc myślę, że cena jest fajna. W ogóle spoko tam są ceny. Kupiłam dwa takie batoniki musli. I one były po złotówce, także wow. Tu jest drugi. Co tu dalej mam? Wzięłam sobie taką kiełkownicę, patrzę tutaj, 8 zł, kiełkownica mała, coś takiego, plastikowego. Tutaj ma takie, jak widzicie, albo i nie widzicie, widzicie, takie dziureczki. Z tego, co już przeczytałam, nalewamy wodę tyle, aż będzie pod tą siateczką i tu wysypujemy u góry nasiona. Także będę to testowała. Dalej po piątaku z Always na noc. Mówię, kurczę, naprawdę fajne ceny. I jeszcze wzięłam naturelle. Czekajcie, sprawdzę. Ale naturella 5 zł i Always 5 zł. Tak jak mówiłam. Oczywiście mogłam sobie wziąć statyw, a tego nie zrobiłam. Dalej wzięłam zestaw takich baterii okrągłych, bo potrzebuję do wagi. Mam nadzieję, że to jest no, ta, którą potrzebuję, bo nie miałam na wzór, więc wzięłam trochę na ryzyko. I te baterie kosztowały, czekajcie, bo się zmęczyłam, 5 zł. Następnie mam taki pędzel, kupiłam go, bo mi się mega podobał. On w środku ma takie kryształki. On właściwie, do czego on jest przeznaczony, jest tutaj napisane. Ogólnie, że do makijażu, do pudru. Taki trochę mały jak dla mnie. Być może będę bardziej go do konturowania używała, ale mi ta ręka cierpnie. Ten pędzel również 5 zł kosztował. Będę tak zmieniać co chwilę ręce. Następna rzecz to zestaw czterokolorowych sznurków 5 metrów. Nie wiem, czy każdy ma 5, czy tylko po metrze są i razem jest 5. Są takie dwa odcienie u góry tego jutowego tutaj. Ten środkowy jest z taką złotą nitką, dlatego go wzięłam. I ten jest czarny bodajże, chyba tak. I ten zestaw sznureczków kosztował, sznurki rustykalne, sploty, tak się nazywa, 5 zł. I ostatnia rzecz dla mojego psiura, co zobaczyłam, 30 sztuk mat, tylko nie wiem jaki to jest rozmiar ogólnie, bo nie spojrzałam. Mam nadzieję, że te standardowe. I to kosztowało tylko 12 zł za 30 sztuk, więc wow, w Pepco kupuję chyba za 7 czy 8, jakoś takoś. Ach, moja ręka, teraz będę pół filmu narzekać, że mnie ręka boli. Ale dobra, to już czyściutko z tej torebeczki. Fajne zakupy. Fajne zakupy, fajne, no fajne, no, mi się tam podobają. Sklep nawet też fajne, ceny spoko. No więcej nie brałam, dużo tam było słodyczy, ale... Nie chciałam się obżerać i brać, nie wiadomo ile czego i tak dalej. Te batoniki i tak będą dla Was do rozdania. Ale to nie wiem, czy już jest ten filmik z rozdaniem. Zależy jak te suby będą. Wydaje mi się, że jeszcze go pewnie nie będzie, bo jeszcze tam ponad 100 subskrypcji brakuje do 2000, ale to też powędruje do paczki z rozdaniem. No. No i tyle, kochani. Razem za wszystko wydałam 55,50. Więc ogólnie za tyle rzeczy wydaje mi się cena nawet w porządku. Ogólnie nigdy nie mówię, ile wydaję na zakupy, ale że jest to pierwszy raz w tym sklepie dla mnie, moje pierwsze zakupy. O, może tak wezmę. No to Wam powiedziałam, że to wszystko kosztowało tyle. No jeszcze 50 groszy reklamówka, bo nie miałam akurat ze sobą, nie planowałam w sumie, że wejdę tam na zakupy. Także tak, taki to urywek dla Was nagrałam. Myślę, że dalej coś jeszcze będziecie oglądać, albo to będzie zakończenie, albo Wam to gdzieś wkleję. Nie wiem. Albo jeszcze dzisiaj coś nagram i będzie vlog, bo dzisiaj jest sobota. Może tak. O, może coś dogram i będzie vlog. To jest myśl. Po co to czekać do nie wiadomo kiedy. To jeszcze tego filmiku z rozdaniem nie będzie. Ale obserwujcie i subskrybujcie, jeżeli chcecie oczywiście mieć możliwość wzięcia udziału, bo to te moje rozdania są dla subskrybentów moich. Dobra, ogarnę to i myślę, że jeszcze się do Was odezwę.
U nas piękna dzisiaj pogoda. Bibi już je trawę. Ja byłam tutaj, przyszłam dojrzeć nasze tuje. Były wsadzane na jesień. Widzę, że przeżyły, więc fajnie. Tam jeszcze ich trochę jest. No i wszędzie, jak to po budowie. Mimo, że było sprzątane kilkanaście razy, zawsze jakieś śmieci, bo wiadomo, to piach przykrył. Jak były też wiatry, deszcze i tak dalej, że pod tą ziemią jeszcze są śmieci, no styropian, takie rzeczy. No było to wszystko nieraz sprzątane, grabione. No ale jak to jest na budowie, to myślę, dużo osób wie. No gdzie tam się usiadłaś? Gdzie tam się usiadłaś? Będziemy na wiosnę tutaj robić porządki, tak? No, tak. No nie wiem, skąd to wszystko, widzicie, się bierze. Ja naprawdę tu wielokrotnie sprzątałam. No ale jak mówię, pod ziemią. Nie, Bibi, tak? Pod ziemią jest. Teraz się ta ziemia też trochę podsłaniała przez roztopy. No i mamy tak, jak mamy. Bibi uwielbia się opalać, nie? Grzać na słoneczku. Chodź, pójdziemy do domku. Chodź. Jakieś kaczki tutaj. Zobaczcie, kaczki. A, typowa wiosna, piękne niebo. No, chodźmy. No, chodźmy do domku. Może jakieś ciasteczko? Kawka? Co? Ciasteczko byś chciała? To chodź. No, chodź, idziemy na ciasteczko. No, chodź. Wróciłyśmy do domku. I co, moi drodzy? Pokażę wam. Co ja wam pokażę? Pokażę wam lepy, które przyszły na tą moją walkę z tymi muszkami i kupiłam osłonkę. Czytałam wasze komentarze, jeszcze na nie nie odpisałam, nawet nie dałam serduszek, muszę dzisiaj to nadrobić. I pisaliście mi ewentualnie jakiego kwiata przesadzić, żeby wrzucić na dno, tam było takie słowo, zapomniałam jak to się nazywa, żeby po prostu korzenie były dotlenione, dopowietrzone, nie wiem jak to się fachowo mówi. Że lepiej jednak w osłonkach nie sadzić, tylko w tych takich doniczkach z dziurkami i to ewentualnie wkładać do osłonek. Nie wiem właśnie, co mam zrobić, bo w tej palmie mojej... Zresztą, czekajcie, odwrócę was. Dostałam radę, żeby ten skrzydłokwiat przesadzić. I on jest właśnie, w tej osłonce takiej, w takiej doniczce z dziurkami. Więc muszę się teraz, muszę, wiem jeszcze, go miałam podocinać, muszę to dzisiaj ogarnąć. Tu zobaczcie, te lepy tak wyglądają. I mamy tutaj już trzy dziady. Tutaj na brzegu, wyostrzy mi się. O, widzicie, są dziady. Tutaj jest jeden dziad. Tutaj też jest jeden dziad. Tak. A tutaj? No, na tym nie ma. Także włożyłam trzy takie. Zaraz wam pokażę, z jakiej to mam firmy. Tego słyszałam, że nie, że tutaj będzie ok ta doniczka, więc tego nie będę ruszać. Chodzi mi o tą palmę, że ja tutaj w tej palmie, widzicie, no nie mam dziurek żadnych, bo to jest metalowe i teraz nie wiem, czy to, co z tym zrobić. Czy jeszcze do innej przesadzić i albo to wysypać i podsypać tym właśnie tym, kurczę, nie pamiętam tego słowa. No takimi granulkami, żeby to się dotleniło na dno, bo też czytałam właśnie taki komentarz. No jeszcze chodzą tutaj te muszki, niestety. Walka jeszcze potrwa. Tak samo tutaj nie mam nic, tylko jest wsadzone w osłonkę. Tak samo tutaj i tutaj. Więc cztery mam takie kwiaty, które już... No i ta juka duża, które nie są właśnie z takim jakby napowietrzeniem. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Ale no, ten jeszcze czeka. I pokażę wam osłonkę, jaką do niego kupiłam. To jest ta osłonka z Pepco. Ona kosztowała 15 zł, ale mi się w ogóle nic nie chce wyostrzyć, widzę w tym telefonie dzisiaj. I teraz co? No tutaj to jest na tyle jeszcze drobniutkie, że myślę, że to może zostać. Nie muszę tego na razie nigdzie przesadzać. Więc myślę, że wyjmę po prostu. Uda mi się, uda. I przełożę to tutaj. Aha. Oj, nie przejdzie.
No nie wiem, czy tak zostawić? No średnio to wygląda. Czy obciąć to nożykiem i wtedy to wejdzie? Czy nasypać też tych granulek, zamówić i to przesadzić ze ziemią? No właśnie nie wiem, co najlepiej zrobić. Cały czas jeszcze się uczę. Także te moje tutaj ogrodnictwo domowe będzie takie kulawe. Ale bardzo się cieszę i dziękuję Wam za wszystkie rady, za wszystkie no takie pomysły i co powinnam zrobić, jak to powinno wyglądać, bo jak widzicie, no słaby ze mnie ogrodnik, taki bardzo początkowy uczeń. No to wiem, że wygląda tu tragicznie. Nie mam właśnie do tego większej osłonki. Nie wiem, czy to przełożyć po prostu do innej doniczki, czy wyjąć z tego i podsypać tym czymś, co miałam. Muszę jeszcze się podpytać może kogoś i ogarnąć to, tak, że widzicie. Lepy, a lepy, miałam Wam pokazać lepy. Czekajcie, tylko sobie sięgnę z szafy. O, takie ja zakupiłam na Allegro. Dwa opakowania. W jednym jest pięć tych właśnie dużych lepów, które Wam tutaj pokazałam. Tutaj jeszcze mi zostały dwa. I dwa te patyczki, o widzicie, tutaj są te lepy. Już nie mogę ich teraz za bardzo wyjąć. O, dobra, idą. One oczywiście są zabezpieczone takim białym papierem. No i potem na to tu nadziewam i w doniczkę. 100% naturalne. Tutaj, jakby ktoś chciał, to może sobie zatrzymać i poczytać. Dobra, bo coś mi ten telefon, no jak się dzisiaj nie wyostrza, nie wiem, czy ja coś przestawiłam, ale tak to wszystko wygląda. No, więc tak, dostałam jeszcze prezent urodzinowy, bo byłam u mojej przyjaciółki ostatnio. Pokażę Wam za chwilę, jest to las w słoiku. Tutaj jeszcze mam żonkile moje, te hiacynty, przeozdobiłam tak samo tymi jajeczkami, które widzieliście przed chwilą. W tym moim aloesie. Nie mówiłam, ale na pewno zauważyliście, jak oglądaliście. Te jajeczka są z Pepco, takie styropianowe, z takimi złotymi, jakby nie wiem, jak to nazwać, takimi malunkami. Z tyłu jeszcze worek, bo jeszcze nie użyłam tych zakupów. Dodaję z tego dealsa, bo przecież Bibi na dwór w tym momencie, koniec, ona musi wyjść, więc zawsze muszę wszystko odłożyć i pójść. Więc tak, zaraz to poukładam. Nagram Wam przebitkę tych moich żonkili. Mam tutaj dwa pęczki po 10 sztuk. Kupiłam je, nie wiem, w środę, we wtorek. Już co niektóre mi tutaj już klapnęły trochę. No ale co, no taki urok żywych kwiatków. No i ten las za chwilę Wam pokażę. I dostałam jeszcze do tego świeczkę i moje ukochane Prince Polo. Ale no, Prince Polo Wam nie będę pokazywać. Jeszcze nie zjadłam, żeby nie było. Pokażę Wam tą świeczkę i ten las. Tylko muszę się podnieść z tej kanapy. I będę za chwilę szła na obiad. Znaczy, no, mam zrobiony obiad. Mam już zrobiony. Robiłam sobie w czwartek zupę, bo wczoraj jadłam naleśniki, więc dzisiaj muszę już tą zupę zjeść. Zupę, a dokładnie, czekajcie, trochę Was oprę. W ogóle jak ktoś ma, to niech mi napisze, jaki jest fajny statyw. Ma do polecenia w sensie. Jakiś fajny taki statyw mniejszy, żeby mogła włożyć telefon. Bo ten mój, nawet jak go złożę, to on nie jest taki mały. No taki trochę jakiś mniejszy może ktoś mi poleci. I wtedy jakoś będzie mi się może lepiej nagrywało. Chociaż nie wiem, czy ja będę z tym statywem łazić. Ja to taka jestem, że chcę coś, chcę, a potem i tak robię inaczej, bez tego będę pewnie nagrywać. No ale może mi się bardziej przyda, o, jak będę się malować na toaletce, żeby postawić, bo ten mój jest, jak go najbardziej zmniejszę, to i tak jest za wysoki i wtedy wy jesteście tak u góry, ja tak muszę patrzeć, jak się maluje. I nagrywam. Znaczy próbowałam nagrywać i tak to wyglądało, więc stwierdziłam, dobra. A ostatnio jak nagrywałam Wam i pokazałam te moje perfumy, to staliście na mojej szkatułce i perfum stał z tyłu, żeby telefon nie spadł, więc przydałby mi się taki statyw. No ale dobra, teraz wracając do tej mojej zupy jeszcze na chwilę. To chciałam Wam powiedzieć, że zrobiłam krem z pieczonej papryki i wyszedł mi mega. Wymyśliłam sobie sama ten przepis, w sensie no wiem, że taka zupa już istnieje, ale składniki, co ja tam dodawałam, wymyśliłam sobie sama. Jedyne co podpatrzyłam w internecie,
to na ile stopni nastawić tą paprykę, żeby się podpiekła. I się tu bawię tym, żeby nie było hałasu. Dobra, odłożę. No i to było jedyne, co ja sobie po prostu podpatrzyłam, a resztę wymyśliłam sama i wyszło mi to przegenialne. Robiłam zdjęcie. Ja w ogóle lubię robić zdjęcie potraw, które robię. Nie wiem, po prostu tak. Nie tyle, co ja na przykład robię zdjęcia, wiecie, na przykład krajobrazów. No też robię, ale to rzadko. Gdzieś jak jestem na jakimś wyjeździe, na jakichś wakacjach, jakiegoś nie morza albo czegoś tam, no po takich ładnych krajobrazów, nazwijmy to. To bardzo lubię robić zdjęcie jedzenia. Nie wiem, może mam coś nie tak, ale lubię robić. I właśnie zrobiłam zdjęcie tej mojej zupie. Już sobie zapisałam od razu w ten sam dzień przepis, żebym nie zapomniała, co ja tam dodałam, bo na pewno tą zupę będę powtarzać. Dałam też jeszcze tam polędwiczkę z kurczaka, obsmażyłam, więc to też dało fajny smaczek. Nie użyłam do tego w ogóle kostki rosołowej, bo to wiem, że to jest sama chemia. Można też samemu robić bulion w termomiksie, ale ja jestem uczulona na marchew, na seler, więc zostaje mi tylko pietruszka i no pewnie bym tam jeszcze coś znalazła. Ale no co, no jak jestem na znaczną część bulionu, można powiedzieć, no bo dwa takie warzywa, które dają bardzo dużo smaku, uczulona, więc nie używam tych kostek, ani nie robię. I zupy wychodzą i dania mi wychodzą bez tego, można bez tego gotować, kiedyś tego nie było i ludzie sobie radzili. Więc ja sobie tak radzę, potrafię jakoś zawsze tak to staram się dopracować, żeby to miało dobry smak. Właśnie dlatego też podsmażam mięso. Jak podsmażyłam mięso, to na tym podsmażyłam cebulę, na tej samej patelni, żeby zdjąć ten aromat z patelni. To podsmażyłam cebulę, czosnek, ziemniaka, no i tam jeszcze, dobra, nie będę Wam wszystkiego tutaj mówić, bo może nie wszystkich to interesuje, co ja tam dodałam, ale zupa wyszła mi majstersztyk, naprawdę bardzo mi smakowała. I do tego, co ja jeszcze dałam? Dałam jeszcze chlebek, bo nie miałam bagietki. Podgrzałam sobie, w sumie mogłam to zrobić w tosterze, jaki to człowiek jest nieraz, no. Podpiekłam go na patelni, skropiłam oliwą i natarłam ząbkiem czosnku. Uwierzcie mi. Do tego kremu, bo zblendowałam te wszystkie warzywa i oczywiście nie kurczaka. Kurczaka włożyłam osobno. I ten chlebek, to było takie pyszne. Mam zdjęcie, jak nie zapomnę, to Wam zaraz tutaj wkleję, to sobie zobaczycie. I co? Będę się już z Wami żegnać. Poukładam to wszystko. Aha, jeszcze miałam pokazać Wam ten prezent, tą świeczkę i ten las w słoiku. Więc zaraz Wam to pokażę i te moje już, no szkoda, że już tak tu zdychają kwiatki. No ale tak to niestety wygląda. Kolej taka jest ich, że są i zaraz ich nie ma. A już będę kończyć, bo już widzę, że 6 minut tu siedzę i gadam do Was i już pewnie połowa zasnęła, druga połowa wyszła i prowadzę monolog. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze, że nie gadałam do siebie. Dobra. Uciekam, rzucam Wam przebitkę i widzimy się w następnym filmie. Pa!